Cześć, ja nazywam się Julita Dębska, jestem coachem relacji i witam Cię serdecznie na moim kanale, który poświęcony jest miłości, związkom i partnerstwu. Tutaj rozmawiamy również o miłości do samego siebie, dlatego że bez niej trudno jest stworzyć świadomą relację z drugim człowiekiem. I dziś chciałabym właśnie opowiedzieć Wam trochę o takich mechanizmach, które sprawiają, że ciężko jest samego siebie tak szczerze pokochać, a nawet polubić. Właściwie ten temat zaczęliśmy już w ostatnim odcinku, kiedy mówiłam o krytyku wewnętrznym i o tym, jak z nim pracować. No ale pewnie niektórzy z Was pomyśleli sobie, o czym ta baba, czy inni, o czym ta kobieta opowiada? Ja przecież nie słyszę żadnych głosów, no jest wszystko ze mną w porządku chyba. A jak ona je słyszy, no to pewnie z nią jest coś nie tak. No jakie głosy, jakie postaci, jakie gremliny, jakie skrzaty, jakie diabełki. Słuchajcie, ja nadaję tym mechanizmom wewnętrznym, które w nas są, pewien taki kształt, obraz, bo w ten sposób łatwiej jest sobie wyobrazić. Ale dzisiaj trochę opowiem Wam o ich genezie, o tym, z czego one się biorą, w jaki sposób one w nas się kształtują i utrwalają, ale co jeszcze ważniejsze, po czym je rozpoznać. Jeżeli nie widzisz postaci, która do ciebie mówi, to okej, ale być może w zupełnie inny sposób ten krytyk w tobie pracuje i robi trochę szkody. Słuchajcie, od maleńkości my słyszymy różne opinie na swój temat. To są opinie naszych bliskich, naszych opiekunów, naszych rodziców, nauczycieli, naszych rówieśników. To są opinie, kiedy już jesteśmy starsi, na przykład naszych kolegów, koleżanek z pracy. I często bierzemy je sobie bardzo do serca. Wszystko jest w porządku, kiedy mamy bardzo sprzyjające środowisko i ludzie nas chwalą, dostrzegają to, jacy jesteśmy fajni, dobrzy w czymś, kiedy skupiają się przede wszystkim na tym, jakie mamy talenty, a zwracają uwagę oczywiście na to, co możemy poprawić, zrobić jeszcze lepiej, ale to nie przeważa. Czyli możemy się rozwijać, ale jednak jesteśmy cały czas przez to otoczenie wspierani. Natomiast większość z nas w takim środowisku pewnie się nie wychowuje. My jesteśmy jednak jako naród, my Polacy, dość krytyczni. I widzimy w krytyce też takie narzędzie rozwojowe. Jeżeli powiem komuś, co robi źle, no to następnym razem zrobi to lepiej. W związku z tym od maleńkości jesteśmy często surowo oceniani. No i te opinie na nasz temat, ta krytyka, ona powoli staje się naszym głosem wewnętrznym. My w pewnym momencie, jeżeli jest tego dużo, jeżeli to się nie równoważy z pochwałami, myślimy, że to jest część nas. My tracimy tak naprawdę poczucie tego, co jest z zewnątrz, co nie jest moje, a co jest częścią mnie. I bardzo często utożsamiamy tę krytykę z nami. Nie widzimy tak naprawdę tego, że to jest głos mojej matki, mojego ojca, mojego nauczyciela, tylko to jest moja własna historia na mój temat. I skoro ja sam o sobie tak myślę, jestem tak krytyczny wobec siebie, no to jeszcze mocniej mnie to dotyka. Te oceny i te przekonania na nasz własny temat, one kształtują się też pod wpływem pewnych doświadczeń, nie tylko ocen, ale tego, co obserwujemy u siebie w rodzinie, u bliskich. Kształtują się również pod wpływem historii, które słyszymy, baśni, legend, ale także filmów, które oglądamy. To całe środowisko zewnętrzne, nasze wychowanie, kultura i te informacje zwrotne, które dostajemy, one kształtują nasze przekonania na temat świata i są częścią naszego wewnętrznego właśnie dialogu. I niestety, no jeżeli ta krytyka, negatywne doświadczenia są silniejsze, jest ich więcej, to my później nawet z tego świata zewnętrznego wyłapujemy przede wszystkim to, co do tego wzorca pasuje. I na przykład skupiamy się bardziej na literaturze, na filmach, które pomagają nam utrwalić to przekonanie.
Jeżeli ono jest negatywne, no to tym gorzej dla nas. Tak powstaje mechanizm właśnie krytyka wewnętrznego. I pamiętajmy, to nie jesteśmy my, ale to jest to, czego się nauczyliśmy o sobie. Myślimy, że nauczyliśmy się tego o sobie. I po pewnym czasie zapominamy, że to nie my, że to jest zewnętrzne. I po czym poznać ten głos? Po czym poznać pracę krytyka? Niektórzy z nas, zwłaszcza ci, którzy potrafią w snach widzieć przepiękne obrazy malownicze, ci, którzy kiedy zamykają oczy, widzą w postaci różnych barwnych obrazów historię, bo są też takie osoby, które nie mają takiej wyobraźni właśnie wizualnej. Natomiast ci z was, którzy zazwyczaj są wzrokowcami, mogą faktycznie nawet wyobrażać sobie pewne postaci, które podszeptują im jakieś niedobre rzeczy, albo po prostu wyrażają swoimi gestami swoją postawę, ocenę negatywną wobec nas. Inni, ja tak mam, słuchowcy tak zwani, będą słyszeć taki wewnętrzny głos, który będzie im mówił, że coś jest z nimi nie tak. To jest taki głos, który podszeptuje nam to, że jesteśmy na przykład niewystarczające, że jesteśmy źle przygotowane, że się do czegoś nie nadajemy. To jest negatywna krytyka i my myślimy, że same sobie to robimy. Ale warto zdać sobie sprawę z tego, że to nie jesteśmy my i warto oddzielić ten głos od siebie. I często ten głos będzie szczególnie słyszalny i w ogóle praca krytyka będzie szczególnie zauważalna wieczorami oraz o poranku. Wieczorami, kiedy kładziemy się spać, chcemy zasnąć i wtedy ten krytyk uruchamia się jako takie podsumowanie tego, co się wydarzyło danego dnia, tego, co nam się szczególnie nie udało, co zrobiliśmy źle, co moglibyśmy zrobić inaczej. I my tak to przeżywamy, tak to analizujemy, że zdarza się, że patrzymy na zegarek, a tutaj już 6 rano, trzeba wstawać, a my nie zmrużyliśmy oka, bo cały czas te procesy w nas mocno pracowały i nie pozwoliły się uspokoić. Ta krytyka tak silnie na nas działała. Krytyk poranny znów jest taką wewnętrzną blokadą, która mówi nam lepiej pewnie nie wstawać, bo ten dzień będzie ciężki, bo to, co nas czeka, nie będzie przyjemne. Mamy na przykład jakiś projekt, mamy jakiś egzamin, jakieś wystąpienie i ten krytyk podszeptuje nam, że będzie źle, no bo nie przygotowałyśmy się tak, jakbyśmy chciały. Nie umiemy jeszcze wszystkiego. Lepiej, gdybyśmy w ogóle nie wstawały. No i zdarza się, że do tego jeszcze dochodzą takie symptomy w ciele, na przykład zaczynamy wymiotować, zaczynamy mieć mdłości. No i wtedy jeszcze racjonalizujemy sobie ten głos wewnętrzny. Tak, skoro moje ciało tak reaguje, to znaczy, że lepiej, żebym została w domu. Ten krytyk, ten głos wewnętrzny ma rację, ja faktycznie tego nie umiem i powinnam zostać, nie powinnam się w ogóle pokazywać światu. Zdarza się, że ten krytyk przejmuje nad nami kontrolę i w ten sposób wygrywa. No i są też takie osoby, które właśnie szczególnie mocno będą odczuwały działalność krytyka w swoim ciele. To będzie się objawiało na przykład jako taki bezdech, taki ból w klatce piersiowej, tutaj na tym poziomie. Możemy mieć trudności z oddychaniem, coś nas tutaj tak blokuje, coś nam tutaj siedzi w gardle, albo mogą to być poważne bóle żołądka, bóle brzucha. Możemy czuć się unieruchomieni, tak? Możemy czuć jakiś taki paraliż, czasem możemy aż nie wstać z łóżka, bo ten krytyk tak mocno w nas pracuje i objawia się to w postaci takich przejawów psychosomatycznych. Ja kiedyś, kiedy właśnie przechodziłam przez swój proces pracy z krytykiem wewnętrznym, miałam ogromny ból pleców i przez tydzień miałam problemy z poruszaniem się. Ale właśnie było to też związane z tym, że to, co siedziało gdzieś tam głęboko, było ukryte, zaczęło wychodzić na zewnątrz. I w pierwszym odruchu aż to mnie sparaliżowało.
Więc w ten sposób działa ten krytyk. U każdego z nas on może się przejawiać trochę inaczej, ale pamiętajmy, że to oczywiście nie są tak naprawdę jakieś zewnętrzne stwory, postaci bajkowe, tylko to są mechanizmy pewne, które dzieją się w nas i bardzo często one dzieją się nieświadomie i my mylimy to, co się w nas dzieje, co zostało stworzone przez zewnętrzne środowisko i pomylone z nami. I widzimy je jako część z nas. W procesie pracy z krytykiem wewnętrznym warto sobie oddzielić jego postać od nas, tak, żeby móc usiąść przy stole i z nim porozmawiać. O tym, jak z nim rozmawiać, dowiecie się z poprzedniego odcinka, do niego podlinkuję tutaj pod filmem. Warto, słuchajcie, zrobić sobie takie ćwiczenie o poranku i wieczorem. Skoro on jest bardziej aktywny wieczorem i nad ranem, to warto sobie właśnie w tych momentach spisywać te myśli, które przychodzą nam do głowy. Jak zauważycie to, co tam się pojawia, będziecie to spisywać, to później łatwiej będzie świadomie przeformułować te myśli, podważyć to zdanie krytyka. Czyli wieczorami nawet załóżcie sobie taki dziennik tych myśli wieczornych i myśli porannych. Minimum przez 2 tygodnie spisujcie to sobie i obserwujcie w ciągu dnia też. Analizujcie to, co się zadziało, co on powiedział i jak te jego myśli wpłynęły na wasze zachowanie w ciągu dnia. Mam nadzieję, że dzięki tym filmom i dzięki tym ćwiczeniom, które wam zaproponowałam, ten krytyk was troszeczkę złagodnieje. No bo to jest ważny krok do tego, żeby pokochać się bardziej i żeby myśleć o sobie lepiej, żeby mieć więcej odwagi do działania i do zmian, które często w naszym życiu są potrzebne. Jeżeli ten film uważasz za przydatny i fajny, to poproszę cię o łapkę w górę i udostępnianie go innym. A jeżeli jeszcze nie subskrybowałeś mojego kanału, nie subskrybowałaś go, to zapraszam cię do tego, żebyś to zrobił właśnie teraz i żebyś został tu na kanale trochę dłużej. Dziękuję bardzo, do widzenia, do usłyszenia.